Spóźniliśmy się na nagranie. Ja się nie spóźniłem. Jak to? A bo nie wiem, na którą miałem być. Nie nosi pan zegarka? Bielizny też nie noszę, ale nie muszę się z tego spowiadać. No na pewno nie mnie. Dobra, i tak jesteśmy spóźnieni, więc zaczynajmy. Witam wszystkich w nowym filmie na kanale Mozart Akwaria. To pan żeś jest ten Mozart? Mozart w zasadzie. Pan żeś napisał tego Marsza Mendelsona? Nie, Marsza Mendelsona to napisał Mendelssohn. Ja, jeśli już, to napisałem Marsza Tureckiego. A kto to ten Turecki? Brat Wayne'a Greckiego, hokeista cholera. Grecki, turecki, pan żeś jest światowy człowiek. Ta, no to skoro mnie już wszyscy znają, to może z kolei przedstawię pana. Ja nie jestem z kolei, ja jestem z uniwersytetu. Doktor Stasek jest naszym gościem. Z uniwersytetu. No właśnie, z jakiego uniwersytetu? Z uniwersytetu w Wygwizdowie. Gdzie? W Wygwizdowie. Dodam, że górnym. W Dolnym nie ma uniwersytetu? Nie. Jest Politechnika. Dobrze. Panie Stasku, to w ogóle jest imię czy nazwisko? Nazwisko. Na imię mam doktor. Dobrze. Za chwilę coś mnie trafi. Zebraliśmy się w tym szacownym dwuosobowym gronie razem z doktorem Staskiem w celu przeprowadzenia testu. Do przetestowania mamy przysłany przez firmę Tetra pokarm dla ryb lubiących glony Pleco Alga Wafers. Będziemy to jeść? Nie, panie Stasku. Mamy sprawdzić, czy ryby to będą jeść. To ta pastylka z zielonym środkiem, coś pan ją wrzucił do wody? No dokładnie. Smakowicie wygląda. Pan się ślini? Albo mi się schab pieczony ze śliwką przypomniał. To nie jest schab, panie Stasku. To pokarm zawierający białko, witaminy i minerały. Czyli jak schab? No, nie do końca. Są tu ekstrakty białka roślinnego. Czyli z zielska. No to jest dla ryb, a nie dla pana, panie Stasku. Pokarm zawiera też zboża, celulozę, drożdże i glony w postaci zielono-niebieskiej spiruliny. Drożdże, powiadasz pan. Do tego olej, tłuszcz i minerały takie jak mangan, cynk i żelazo. Nie wiesz pan, po ile teraz stoją metale kolorowe na skupie? Panie Stasku, pan chce pokarm dla ryb roślinożernych wywozić na złom w celach handlowych? Nie no, co pan, gdzie ja bym coś takiego? A potrzebujesz pan tego całego sprzętu, tych komputerów, mikrofonów i tego całego żelastwa? No jeszcze lepiej. Muszę na pana, panie Stasku, uważać, bo coś czuję, że ma pan lepkie paluchy. Coś pan, ja mam order uśmiechu. Wręczony przez kapitułę? Nie, przez teściową. A ten order to ze złota? Nie, z teflonu. Nawet pan nie wie, jak w teflonie dobrze się zachowują ludzkie rysy, jak się dostanie patelni. Boże, kogoś mi tu sprowadził. Wróćmy jednak do tematu. Pokarm Pleco Alga Wafers został stworzony w formie okrągłych płatków, które wrzucone do wody opadają na dno. Tam powinny się nimi zająć ryby, które nie tylko lubią glony, ale także lubią pobierać pokarm z dna zbiornika. To u pana chyba wszystkie lubią. Patrz pan, jak się leją o tego drobca. No nie wszystkie z tych, które pan widzi, to ryby pobierające pokarm z dna, ale widać, że tym innym też smakuje. A boś pan je pewnie głodził tydzień albo dwa. Ta. I puszczałem im filmy z podprogowym przekazem. Ja tam nie wiem, coś pan puszczał i po czym. Ja tylko mówię, że wszystkie te pana śledzie jedzą te dropsy. No to chyba dobrze. Znaczy, że firma zrobiła dobry pokarm. Inaczej by tego nie tknęły. Panie, ja w wojnę to brukiew jadłem, jak nie było co do hełmu włożyć. Co mi pan tu z jakąś okupacją wyjeżdża? Mamy XXI wiek. Takie pokarmy tworzą naukowcy. To są normalnie kosmiczne technologie. A pan mi tu brukiew jakąś. Po coś pan ją do hełmu pakował? No, jak garnka nie było, to się w hełmie robiło. I smakowało panu? Nie wiem, nigdy nie zdążyłem spróbować, bo jak się dogotowywała, to zawsze trzeba było robić odwrót na z góry upatrzone pozycje. Więc hełm na głowę i w nogi. Raz to nawet myślałem, że szrapnelem dostałem, a to tylko gorąca brukiew mi za koszulę wpadła. Czyli krzyża walecznych pan nie dostał? Jak ze szpitala wyszedłem, to dostałem krzyż wyleczonych. No już nie zapytam, z jakiego szpitala.
Dobra, niech mnie pan nie zagaduje, bo teraz pora na autoreklamę. Patrz pan, ten w kropki to ma chyba ADHD. Nie ADHD, tylko mu pokarm smakuje. Znowu mnie pan zagadał. Niech się pan w końcu na coś przyda i przeczyta to, co jest na ekranie. Temu panu już dziękujemy. Masz pan tu dropsika i pogryzaj pan. Jeśli chcesz zostać patronem kanału Mozart Aquaria, zrób to. Zaloguj się na patronite.pl i przekaż jakąś niebagatelną sumę na rozwój kanału i na konkretne cele zapisane na profilu Mozarta. Link pod filmem. Można też wspomóc prywatnie, wrzucając do mojej przepastnej kieszeni. Czy ja pana nie widziałem pod kościołem? Siedział pan z takim filcowym kapelutkiem. Nie, to pomyłka. Ja mam taką plastikową miseczkę z kaczuszką. Pfu, co mi pan tu znowu za pierdoły opowiada? Dobry ten chrupek. Czyli test dobiegł końca. Pokarm Pleco Alga Wafers zasmakował moim rybom, jak i słychać zasmakował też panu Staskowi. No, schab ze śliwką to nie jest, ale ujdzie w tłoku. Schab to może pan w domu sobie zjeść. No i właśnie, a propos domu. Będziemy się powoli żegnać już z widzami, więc na koniec chciałbym, żeby pan, panie Stasku, powiedział, jak się panu ten wywiad podobał i czy w przyszłości pisze się pan na kolejny. A wynagrodzenie będzie na fakturkę, czy z rączki do rączki? Jakie wynagrodzenie? Stówka. Ta, już pędzę do portfela. 5 dyszek? Rozpędzony jestem właśnie. Sznur koralików? To słodkowodne akwarium. To może choć muszelkę? Ta, a w zasadzie, jak pan wyjdzie ze studia, to skręci pan w prawo, potem przy takiej pomalowanej minią róże w lewo, otworzy pan takie odrapane drzwi i tam będzie muszelka. Jedna? Jedna, no ale za to z koła. Dobranoc. A ten co tak tu zwisa? Najadł się to olewa system. Jaki system? Miar i wag.